Przy dzieciach wydatków nie brakuje, a w takich sytuacjach zwrot podatku cieszy podwójnie. Tym bardziej, że w tym roku pan Tomasz otrzymał go błyskawicznie. 2 tygodnie, bo szybko złożyliśmy w tym roku. Wciąż jednak nie brakuje takich, którzy zwrotu podatku nie dostali, mimo że minęły już 3 miesiące od daty złożenia zeznania, a właśnie tyle czasu ma skarbówka na zwrot nadpłaconego podatku. Tu grają ważne rzeczy, takie właśnie jak rachunek bankowy, jego aktualność, no przede wszystkim też poprawność i skuteczność tego zeznania. No jasnym jest, że jeżeli gdzieś pomylimy urząd, to zeznanie wędruje, to wszystko wydłuża termin tego zwrotu. Tak samo jeżeli popełnimy błąd i jest konieczna korekta. No więc jeżeli musimy złożyć korektę tego zeznania, to termin będzie liczony wówczas od korekty, nie od tego zeznania pierwszego, tylko od korekty. Jak podkreślają w Urzędzie Skarbowym, zdarza się także tak, że ewentualny zwrot podatku jest pobierany na rzecz egzekucji komorniczej czy zaległych składek na ZUS. W przypadku, gdy zwrotu nie otrzymamy z winy urzędu, należy nam się zwrot nadpłaty wraz z odsetkami liczonymi od terminu złożenia zeznania.